Hej na kanale. Dzisiaj film o kamyczkach. A co to te kamyczki? Już wam wszystko opowiadam. Przypadkiem scrollowałam przez Facebooka i patrzę, hashtag kamyczki. Co to jest? Powiem wam, że jak tylko to zobaczyłam, otworzyłam ledwo tą grupę, to stwierdziłam, że o nie, też muszę mieć swoje kamyczki, więc muszę to wprowadzić do Norwegii. Mianowicie, o co chodzi w kamyczkach? Znajdujecie jakiś kamyk, malujecie na nim cokolwiek. Nie trzeba być naprawdę artystą, żeby zrobić swój kamień. Mogą być kreseczki, mogą być kropeczki. Na odwrocie kamienia piszecie kod pocztowy i coś, może chyba coś jeszcze. O, i hashtag kamyczki. I wtedy jak ktoś znajdzie ten kamień, bo zostawiacie go gdzieś albo w jakimś miejscu, gdzie jest dużo osób, gdziekolwiek. Po prostu osoba, która znajdzie ten kamyczek, patrzy hashtag kamyczki, wpisuje to na Facebook, podaje kod pocztowy i wtedy zobaczysz, gdzie twój kamyk jest. I taka spoko opcja, bo na przykład są kamienie, które, wiecie, na przykład były w Toruniu, a nagle ktoś stawia, że znalazł go w Grecji. Kurczę, i ten kamyczek tak podróżuje, bo możecie ten kamyczek wziąć ze sobą albo w inne miejsce. I niektórzy pytają, czy kamyczek jedzie w dalszą podróż, czy zostaje po prostu, nie? I wtedy niektórzy piszą, że będzie z nami podróżował, albo że sobie go zostawiają. Ale fajnie, jak ten kamień właśnie podróżuje i ludzie na bieżąco wstawiają właśnie kod pocztowy i widzisz, gdzie ten kamyczek się podział. I myślę właśnie, żeby coś takiego zrobić tutaj, porozrzucać te kamyczki, zobaczyć, czy chociaż jedna osoba znajdzie kamyczek i wstawi na tą stronę. No bo wiadomo, nie każdy będzie na tyle zainteresowany, żeby wejść na Face'a, wpisać te kamyczki. Zwłaszcza, że jesteśmy w Norwegii. Ale ostatnio widziałam post jakaś pani z Niemczech. Była, nie pamiętam dokładnie w jakiej miejscowości, znalazła ten kamyczek i po niemiecku napisała post, wstawiała zdjęcie kamyczków. No super akcja, myślę, że jakby ktoś mój kamyczek znalazł. Ja wiem, że dla niektórych to może być taka dziecinada i tak dalej, kamyki, ale ja lubię takie rzeczy. Mogą być dziecinne, ale mi się tak podoba, że jak ja to tylko przeczytałam, też wiedziałam, że będę musiała iść kupić akrylowe farby i znaleźć swoje kamyczki. Tak więc ruszam jutro do sklepu. Patrzcie, no Norwedzy to są dziki. Dziadek taki, no już taki, no dziadek, pan koło 60 i ciśnie, ciśnie. Mi się nawet nie chce, a jestem trochę młodsza. Tak więc ruszam do sklepu, kupuję wszystko, co jest potrzebne. Szukam jakichś kamieni, bo obawiam się, że może być mały problem. Bo niestety w Norwegii jest taka bardziej skała. Oj, nawet tu jakiś gruz leży, to wam pokażę od razu. Że te kamienie nie są takie fajne, okrągłe, gładkie. Tylko takie... O. No takim czymś też na pewno da radę zrobić, no ale babcia się zastanawia, co ona tam grzebie w te kamienia. No, ale coś wymyślę. Fajnie jak mają taką gładką powierzchnię, no bo łatwiej będzie coś namalować. Chociaż ostatnio widziałam kamyczek, może akurat się trafi, że ktoś właśnie z tej grupy zajrzy i będzie pamiętał, że wspominałam o jego kamyczku, że właśnie miał różne wybrzuszenia i ktoś z tych wybrzuszeń zrobił góry i że to jest giewont. No kurczę, no takie mają fajne pomysły. Nie wiem, mi się podoba takie coś. Ale ja mam sobie też taką dziecięcą radość. Ja lubię bałwana ulepić w zimę. I znam sporo osób, co właśnie tak się pukało w czoło, co narobi. Bałwana lepiej. Stara baba. Ale mnie to nie interesuje, że ktoś uważa, że to jest dziecinne. Jak mi to sprawia radość, ja chcę to robić. Ja mam przyjemność ulepić bałwana. Iglo to bym z chęcią ulepiła. Tylko czasu trochę brakuje. Ale iglo? Ja zawsze budowałam igło i igło. Iglo to robiłam taką kopę ze śniegu i tak długo drążyłam, aż można było do tego wejść. No ale ostatnie iglo to chyba było, nie wiem, 20 lat temu. Niedobrze, niedobrze. Zwłaszcza, że takie predyspozycje w Norwegii są. Muszę to zmienić. Ale nie przedłużając, grupa, hashtag kamyczki na Facebooku, kod pocztowy i jak chcecie, to nawet co innego, bo niektóre wiadomości tam na kamyczkach są różne, jakieś sentencje i tak dalej. No nic, zrobię moje kamyczki, na pewno się pochwalę. Lala, same promki, ale sam stwierdziłam, że nie będę kupować już głupot. A my idziemy do Panduro, czyli taki sklepik z różnymi duperelami. Zwłaszcza dla osób, które właśnie jakieś artystyczne mają
zamiłowanie. Więc malowanie i czy kredkami, gotowanie. Akrylowe farbki jest promocja, więc coś sobie tutaj zakupię. O, i to też było na promocji. Właściwie chyba, czy one są bardzo grube. Bo taki marker też spoko, właśnie coś napisać. Widziałam, że jest też taki set. O! No to akurat na czymś innym, ale że właśnie wszystko już macie w jednym pudełku do robienia kamyczków. Wezmę koszyczek, bo może być troszkę tych gratów. Przy okazji wam pokażę, co w takim sklepie się znajduje. Nigdy nie miałam do czynienia z akrylowymi farbkami, ale to podobno jest tak, że kawałek wyciskacie, możecie zblendować z wodą i wtedy macie tak intensywność koloru, jak sami sobie wymarzycie. O, w Norwegii bardzo popularne to jest robienie różnych takich głupotek, zwłaszcza dla dzieci, że macie wzór, na tym układacie i potem macie różne fajne głupotki. Myślę, że spoko taka opcja, żeby dzieci się czymś zajęły kreatywnym. O, ptaszek albo jakiś tutaj flaming. To trzeba uważać, bo są małe elementy, ale wiem, że odpowiednio są różne rozmiary. Na przykład tutaj zobaczcie. Malowanie kubeczków. Też fajna opcja. Jakoś tak w rodzinie jest, że mamy takie zamiłowanie do różnych artystycznych głupotek. To głupotki nazywam, ale oczywiście wiecie, o co chodzi. Po prostu takie zajawki. O, to są też takie dużo większe. Na przykład moja siostra Kasia, którą bardzo pozdrawiam i która zawsze obejrzy każdy odcinek na moim kanale, każdy film, robi cudowne ciastka, które zaraz wam podlinkuję i zachęcam was do obserwowania Instagrama, bo naprawdę dziewczyna ma do tego dryg. O, różne takie, jak właśnie na przykład z dziećmi lubicie robić własnoręcznie zabawki, jakieś wyklejanki, oczka tutaj. No, fajnie tak kreatywnie spędzać czas. Ja jestem jak najbardziej za tą formą spędzania czasu. Kiedyś chciałam spróbować robić właśnie na takich tych z wełny jakieś zabawki, ale nie wiem, tak strasznie szybko się czasem zniechęcam. Coś mi nie idzie, ale oglądałam filmy i powolutku, krok po kroku. Krok po kroku, a i tak mimo wszystko coś zawsze szło nie tak. No ale ja to wiecie, zamiast najpierw poćwiczyć jakiś splot, już od razu bym chciała zabawkę robić, nie? A to trzeba trochę wytrwałości i cierpliwości przede wszystkim. No ale zobaczymy, jak pójdzie z kamyczkami, ale kamyczki to jest co innego, bo tam naprawdę nie trzeba mieć jakiegoś talentu artystycznego, tylko po prostu coś namalować i myślę, że każdy, kto znalazłby taki kamyk, to by się ucieszył. Ja bym chciała znaleźć taki kamyk, a niektórzy naprawdę takie piękne dzieła sztuki tam robią, że szok. Jeszcze tylko dodam, że szukałam na norweskim Facebooku, postarałam się szukać norweskiej strony odnośnie malowania kamieni, ale niestety nic takiego nie znalazłam. Jak wpisywałam frazy malowane kamienie, malowanie kamieni, to jedynie miałam odnośnik do kupienia zestawu właśnie z farbkami do malowania kamieni, ale że była taka zabawa tutaj, no to niestety nic takiego nie udało mi się znaleźć. Podobno jest jakaś strona taka ogólnoświatowa z tymi kamieniami. Postaram znaleźć się linka i wam tu wstawić, ale w Polsce, z tego co zdążyłam wyczytać, najbardziej przyjęła się właśnie ta grupa na Facebooku, hashtag kamyczki i ja przy niej zostanę. Znalazłam moje kamyczki i wiecie, co jest najlepsze? Umyć podłogę w domu? Nie ma komu. Ale wodę przygotować na mycie kamlotów? Mengang. Czyli od razu, w jednej chwili. Ech, nawet będę szorować szczotą. No tak więc biorę się za czyszczenie moich kamlotów. I tak jak wcześniej wspominałam, wiecie, to są okrągłe, gładkie, udało mi się znaleźć. Te już takie inne, ale takie fajne jakieś. Co to jest? Jakiś marmur? Nie wiem. No, więc jest trochę kamyczków. Mam nadzieję, że wszystkie wymaluję. A do czyszczenia po prostu woda z płynem do naczyń. A więc bierzemy się do roboty. Ten jaki duży. Już rozmyślam, co ja na tych kamykach namaluję. Wiecie, w głowie zawsze fajne pomysły, ale jak trzeba je przełożyć na papier czy na kamień, no to już niestety wtedy wychodzi efekt końcowy całkiem inny. A, aż lśni. Ej, ten kamień jest trochę jak takie serduszko.
Jeden, umyty. Wiecie co, chyba umyję aż podłogę w domu, masz mi tak trochę głupio, że wzięłam, wymyśliłam sobie kamienie, myję kamienie. A dawno w sumie nie myłam podłogi, więc umyję. Żeby nie było, że mam bałagan w domu, nie, nie, po prostu... Co tam za hałasy? Ja tu moje kamienia mi przeszkadzają. No nic. Nie gadam, tylko robię. Kamienie umyte. Jeszcze opłukam je wodą, bo całe są w pianie. Nie żałowałam płynu od naczyń. I umyję podłogę. Ale przed tym pokażę wam jeszcze zakupy moje do malowania kamyczków. Więc w końcu kupiłam w innym sklepie cenowo. No, nie wiem, za ten zestaw, który tu mam, zapłaciłam chyba 300. Och, chlapałam szybę. 310 koron. Jakieś, nie wiem, 80 zł. Co my tu mamy? Mamy właśnie ten taki połysk, który zabezpiecza kamyczki. Mogą być albo takie bardzo świecące, albo w macie. Kupiłam pędzelki. I malutkie te tubki. Mówię, dobra, nie będę na początek szaleć, bo wiecie, słomiany zapał czasami. I 12 kolorków po 12 ml. No ale ile tak naprawdę farby pójdzie na te kilka kamieni? Od czegoś trzeba zacząć, potem będę kupowała wiadra litrowe, nie? Kamyczki opłukane czystą wodą, już się suszą. No, już niedługo będzie malowanie. Jest środek tygodnia, myślę, że wezmę się za to w weekendos. Z tego, że już jestem koło mojej donicy z kwiatami, zobaczcie, za waszymi podpowiedziami ścięłam na krótko te dzwonki i patrzcie, nowe kwiaty wypuściły, no szok. I tu, o, ale fajnie, dzięki bardzo za rady. O, a co to za pszczółka? Kwiatki są dosyć małe, ale... O, mają tylko po 12 ml, ale miały dużo kolorów, to stwierdziłam, wolę mieć 12 małych farbek niż 4 większe. Na razie pomaluję po prostu każdy kamień innym kolorkiem, żeby było tło do wyschnięcia. Na razie jest już baza, z tej strony trochę słabiej, z tej strony. Pod kamyczki. Trochę jak takie pisanki wygląda, bo każdy inny kolor jakiś ten, ale to nie koniec. I w sumie nie mam pomysłu w ogóle, co tu namalować, więc wyjdzie w praniu. Na razie w miarę to wygląda. Teraz damy trochę może jakieś pasemka na te włosy, żeby nie był taki nudny ten kolor. Niech się trochę różni, że tu jest jakaś tam grzywa czy coś. Właśnie tak, to jakieś kolejne pyski czekają. Selfik też będzie. Zobaczmy. Pierwszy kamyk strasznie jest pusty. Robię to kropeczki. Będzie w stylu innych. Wszystkie mają kropeczki. Pokazałam to Danielowi, mówię, zgadnijcie, co to jest.
Planety? Nie, no to są ewidentne, przecież tu widać, że to jest balon i tu w tym balonie jest koszyk, taki wiecie, balon na klatę. I tu jest inny, tu tak niby zachód słońca. Ech. To, nie wiem, zrobiłam kropki, to by dobra, zrobię takie kwiatki. To już jeden z ostatnich kamieni, też nie wiedziałam zrobić. Mówię, a takie jakieś dziwne koty nie chce siedzą, jakieś tu jabłka, kto to tam wie, co tam jest. Jakiś taki ciemny elf, a co? Z jakimiś koralikami. No to misiusz serduszkowy. I takie serduszka czarne. Cute. O, jakiś też elf kropeczkowy. O, jedne. Tu? Czemu nie ma jakiegoś łącznika między tymi szalonymi tutaj? To na czole. Kurde, już ta farba zaschła. Rozdziabiony. I takim sprzętem właśnie tu pracuję. Jak tu takim sprzętem pracować? Nie wiem, jakiś taki elf. Kto to tam wie, o co chodzi, nie? I kropeczki, of course. A to w ogóle tutaj to się działo. Na tym kamieniu to wszystkie były kolory, nie chciałam co zrobić. No bo ja dobra, zrobię, że tu niby taka jest elfik też. A może jeszcze tu ucho zrobię. Widzę, że zapomniałam tu zrobić, że tam jeszcze coś się dzieje w tej małżowinie. A mnie takiło. Czarny elf, jakaś indianka, nie wiadomo co tu chodzi też. No, ale te liście też nie dokończone, wiecie, wszystko tak byle jak, muszę to poprawić. Niech zależy. Co tu, tutaj to w ogóle też nie widziałam co mówię, dobra, niech se patrzę na te różne planety. Jakieś słońce dziwne, tak się uwierz, taki dziwny. Tu jakieś, tu też nie wiadomo co miało być, też taki nie wiadomo jaki zwierzok. Tu kolejny elf. Jakiś taki czerwony łeb. Też znowu elf z koralikami. No i to co kropię dorobiłam. Tak, jakiś badziwia. Czy jutro trzeba dać ten lakier, on już dobry kupiłam, a nie, że jak przyjadę i nagle wszystko zejdzie. No ale zobaczymy. No więc muszę jeszcze zrobić tym lakierem te kamyczki i chyba będzie ready. O, śmierdzi trochę. Wszystkie kamyczki są już gotowe do wylotu stąd. Misiak. To jest misiak serduszko. Serduszko też są w koło. Czy jakaś księżniczka elfia. Same księżniczki. Wiecie co? One wszystkie są takie ciemne, te kamienie. To nie, że ja chciałam robić w takim jakimś mrocznym stylu, jak ta czarna elfica. Po prostu jasne kolory w ogóle nie były napigmentowane, dlatego wszystkie te kamienie są takie jakieś szaro-bure, no ale... Ech, słabe farbki. Widzę, kamyczki już doschły, więc lada dzień będę gdzieś rozrzucać po Norwegii i tutaj wprowadzać tą dosyć spoko zabawę, tak myślę. Tak więc dzięki za oglądanie. Róbcie swoje kamyczki. Może ktoś znajdzie akurat mój kamyczek? No, tak więc grupa na Facebooku. Hashtag kamyczki.